Polskie Radio Chicago 10.30. W studiu Roman Sołtys, amerykański Departament Pracy. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Temat, który dzisiaj chcemy poruszyć, to jest kwestia tego, jak wygląda zatrudnienie osoby, w zależności od tego, czy decydujemy się na to, że pracujemy jako pracownik etatowy, czy też wolimy być niezależnym pracownikiem, tak? Tak to można określić? Kontraktorem, tak. Kontraktorem. Tak, to piękne słowo, które już weszło do użycia, prawda? Independent contractor. Tak, i na zawsze zostanie. Natomiast proszę powiedzieć, jak z punktu widzenia prawa pracy, z punktu widzenia właśnie pana instytucji, takie sytuacje wyglądają? Dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ chodzi o sprawę podstawową. Czy i kiedy stosujemy prawo federalne. Prawo federalne pracy, a w tym wypadku FLSA, the Fair Labor Standards Act, czyli prawo o sprawiedliwych stosunkach pracy. I jest to jeden z wymogów podstawowych, zupełny pierwszy krok, który musimy ustalić, to jest, czy dana osoba jest pracownikiem w sensie prawa FLSA federalnego, czy jest tak zwanym independent contractor, niezależnym kontraktorem, który sam sobie robi biznes i wykonuje. Jest to podstawowa sprawa, ponieważ to prawo FLSA, prawo pracy, stosuje się tylko wtedy, kiedy istnieją tak zwane, jak to pięknie w polskim języku, stosunki pracownicze. No dobrze, dobrze. No to właśnie stosunek jesteśmy pracy w tym momencie, prawda? Że jaki jest powód, że państwo chce wiedzieć, czy dana osoba, która pracuje, powiedzmy, robi cokolwiek, czy ona to robi jako właśnie osoba zatrudniona bezpośrednio w firmie, czy osoba, z którą po prostu ktoś podpisuje umowę, że wykona pewne usługi? Powód jest, jeszcze raz, podstawowy. Czy możemy w ogóle stosować prawo FLSA? Czy stosuje się do tych stosunków, do tego pracownika prawo FLSA? Inaczej mówiąc, czy możemy, nasz departament, czy może wymuszać wtedy, sprawdzać, a ewentualnie wymuszać płacę za nadgodziny, minimalną stawkę, czy child labor, czyli praca, przepisy o pracy nieletnich. I to jest zupełnie podstawowa sprawa. A na pewno nieporozumienie może wynikać stąd, że po pierwsze o tym, na jakich zasadach jesteśmy zatrudnieni, nie decyduje rząd, na szczęście. To jest dalej decyzja pracodawcy. I pracownika też, prawda? Oczywiście może wyrazić taką chęć, aby otrzymywać tak zwanego gołego czeka i same swoje rozliczenia otrzymywać na tak zwanej formie 1099 i rozliczać się jako independent contractor w stosunku do prawa podatkowego, IRS code, prawda? A jest to zupełnie inna i to jest powodem częstych po prostu pomyłek lub ta sytuacja, kiedy jednocześnie ta sama osoba może być w rozumieniu prawa podatkowego całkiem legalnie, całkiem po dobrej woli z obydwu stron, może być independent contractor, niezależnym kontraktorem, rozlicza się właśnie na tej formie 1099. I kiedy pracodawca nie ma tej osoby na liście płac, na payrollu, nie dokłada się oczywiście tym samym do Social Security na przykład tej danej osoby, a z kolei z punktu widzenia prawa federalnego, prawa pracy, FLSA, ta osoba bez zmiany statusu w stosunku do urzędu podatkowego jest uznawana przez nas jako, może być uznana jako pracownik. Panie Romanie, ale z punktu widzenia osoby, która właśnie jest tym pracownikiem, tak? Czy ona ma decydować o tym, w jaki sposób jest zatrudniona, czy to dla niej ma znaczenie, czy ona sobie wybiera po prostu ten rodzaj zatrudnienia, który jest dla niej bardziej korzystny? No, tak logicznie myśląc, prawda? No, na szczęście przychodzę do pracy i mam dwie możliwości. Albo będę pracował jako właśnie osoba, która dostaje co tydzień, czy tam co dwa tygodnie czeki, albo też podpiszę umowę, że jestem osobą, która w jakiś sposób jest
częścią firmy, ale na zewnątrz, prawda? Tak, ale my nie możemy, ja jako investigator for US Department of Labor i generalnie nasz wydział nie może doradzać w takich sprawach. My możemy uznać fakty, uznajemy tą decyzję, ale oczywiście stosujemy prawo. Zaraz będziemy mówić o tym, jak rozróżniamy kontraktora od pracownika i to nas interesuje z tego punktu widzenia, bo nie możemy podejmować decyzji ani zmuszać pracodawcy czy pracownika do takiej, a nie innej umowy w stosunku pracy, jaki między nimi jest. Prawda? To gdzie to jest to rozróżnienie, o którym pan przed chwilą powiedział? Czy to jest pracownik, czy to jest kontraktor? Jest w przepisach. Nawet Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej sprawie. Nakreślił kilka takich czynników, które sprawdzamy. To są bardzo proste rzeczy, które po odpowiedzi, na które możemy wyciągnąć wniosek, czy dana osoba jest pracownikiem, czy independent contractor. I oto jeden z pierwszych zakres obowiązków i pracy, i sama praca, czy praca danego pracownika w ogóle jest związana z celem działalności danej firmy. Jeśli firma jest kontraktora, robi budowy, a pracownik dany, załóżmy, strzyże trawy, prawda, to wiadomo, że jest ta osoba niekoniecznie jest pracownikiem, może być, ale niekoniecznie jest pracownikiem firmy budowlanej, bo jest kontraktorem, który po prostu robi porządek i opiekuje się trawą wokół firmy. To jest jeden z takich czynników. Druga jest zakres kontroli. To łatwo sobie wyobrazić, że independent contractor, jeśli ja mam firmę, nie wiem, która maluje domy, ja określam, kontraktor określa, czy w ogóle podpiszę umowę, czy się zgodzę na taki kontrakt. Ja kontroluję warunki pracy, po prostu jakość pracy, co nie jest tożsame z obowiązkami pracownika, ponieważ jeśli pracownik, i mamy do czynienia z pracownikiem, to oczywiście firma, pracodawca kontroluje, mówi, gdzie iść, co robić, jak robić i kiedy. Panie Romanie, to jakie są skargi? Wyobrażam sobie, że dzwoni osoba, która pracuje w jakiejś firmie i właśnie skarży wam się, tak? Mówi, że co, że jest źle traktowana, że uważa, że powinna być zatrudniona na innych zasadach. Albo, no nie wiem, zadaje pytania, prawda? Tak, no sama skarga, że jest źle traktowana, jest zbyt ogólna, oczywiście to nie byłoby przyjęte, ale i często w ogóle ludzie sobie nie zdają sprawy, i to mówię o pracodawcach i pracownikach. My musimy to rozwiązać, ponieważ zanim zaaplikujemy prawo, musimy wiedzieć konkretnie i często osoby nie zdają sobie sprawy, w dobrej wierze pracują jako independent contractors, firma również określa, ponieważ to pracodawca określa status danej osoby i też może popełnić pomyłkę, więc to jest nasza praca, żeby to określić. Także często skarga nie zaczyna się zazwyczaj od tego, że jestem źle zakwalifikowany, ponieważ często taka myśl w ogóle nie przychodzi do głowy osobie, która skarży. Jest odwrotnie też, kiedy osoby, które nie zostały pozbawione płacy za wykonaną pracę, dzwonią do naszego departamentu może się okazać wtedy, a często okazuje się właśnie, że po tych kilku pytaniach, jakie zadajemy, możemy dojść do wniosku, że osoba jest tak naprawdę prawdziwym independent contractor, który prowadzi działalność na własny rachunek i niestety prawo federalne w tym wypadku nie działa. I to nie znaczy oczywiście, że na przykład utracone zarobki czy płaca za jakiś kontrakt no bo nie tu, jest... Tu się pojawiają takie te momenty, jak na przykład kwestia tego, kto płaci... Bo wyobrażam sobie tak, w momencie, kiedy jest ktoś, kto jest kontraktorem, prawda, i rozlicza się sam, rozliczając się, pokazuje, że na przykład wydał tyle i tyle pieniędzy na materiały biurowe, tyle i tyle, prawda, na, nie wiem, paliwo, na przyjazdy, na używanie swojego auta prywatnego, ale
Rozumiem, gdyby był osobą, która była zatrudniona, to już tego nie może robić, prawda? To są sprawy podatkowe. Podatkowe. Do rozliczenia to trzeba by zapytać o szczegóły po prostu accountant, no ale to, prawda? Gdzie jest konflikt? W którym momencie jest konflikt, że właśnie pojawia się ten moment, kiedy musicie interweniować? Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że osoba, która jest zatrudniona na przykład na budowie jako independent contractor, my kwestionując, zadając te pytania, na te pytania na przykład dodatkowe, przykładowo, czy ma możliwość zysku lub straty, bo wiadomo, pracownik bez względu na jakość wykonywania pracy, po wykonaniu pracy otrzymuje zapłatę, a nie ma jakiejś specjalnej korzyści, ani też straty ze względu na jakość na przykład pracy, co dotyczy oczywiście prawdziwego kontraktora, osoby, która... Więc w takim wypadku wygląda to w ten sposób, że osoba, kiedy zakwestionujemy już status danej osoby, następnym krokiem oczywiście jest aplikacja tych wszystkich zasad, które są w przepisach FLSA, i na przykład najprostsza rzecz to pytamy się, otrzymujemy informacje i rekordy na temat długości czasu pracy, bo zazwyczaj i tu możemy wymienić, mogę wymienić taki powszechny błąd i konsekwencje takiego złej kwalifikacji, to jest praca danej osoby powyżej 40 godzin, kiedy traktowana jako independent contractor otrzymuje taką samą stawkę za wszystkie godziny, czyli nie ma płaconych tej ekstra za overtime. No i to jest jedna z tych konsekwencji. Oznacza ona oczywiście stratę dla pracodawcy i stratę dla pracownika, który przez jakiś czasami długi czas, a pamiętajmy, nasz okres spraw wynosi 2 lata. Także to może być dla obydwu stron bardzo poważna suma. Roman Sołtys, amerykański Departament Pracy. Dziękuję za wizytę w Polskim Radiu Chicago 10.30. Proszę przypomnieć, w jaki sposób można się z panem kontaktować? Najprościej oczywiście telefonując pod numer 312-758-1189. W takim razie, jeżeli mamy pytania związane z prawem pracy, jeżeli mamy wątpliwości, jeszcze raz ten numer telefonu. 312-758-1189 w języku polskim i angielskim. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Proszę bardzo.